Czasem bywa piękna, słoneczna, kolorowa, nawet złota, ale najczęściej jest buro, ponuro, zimno, a nawet mroźnie. Polska jesień. Od wczoraj mamy astronomiczną, a od dzisiaj kalendarzową. Ostatnie dni jeszcze lata pokazały, że najbliższe tygodnie nie będą, proszę Państwa, łatwe. Może być zimno, a nawet bardzo mroźno. Synoptycy przewidują, że najbliższe dni będą jeszcze słoneczne, nawet 20 kilka stopni. Właśnie poleciał motyl. Cieszmy się nimi, bo mimo że prognozy są optymistyczne, to dla motyli jest już jednak dość zimno. Tej jesieni na Dolnym Śląsku ma mniej padać niż w innych regionach, a temperatura przez dwa najbliższe miesiące powinna nas wręcz rozpieszczać. Średnia może wynosić nawet 17 stopni, ale jeszcze w tym tygodniu czeka nas prawdziwy upał. W niedzielę nawet 22 stopnie. Miłośników takiej jesieni nie brakuje. Jesień lubimy jak najbardziej. Każda pora roku ma swoje zalety. Jesień ma swoje uroki. No to jakie ma jesień uroki? Przede wszystkim dużo kolorów. Więcej kolorów jak w ciągu innej pory roku. Krajobrazy takie typowo jesienne i to piękno jesieni malownicze, jeśli drzewa się właśnie tam żółcą. No i takie złociste robią się. A jesień, no to jest też taka pora do zadumania, iść nogami, czy suche liście kopać, czy coś. To jest coś cudownego, tego nic nie odda. Jesień jest tym okresem, który przygotowuje nas do strasznie trudnego miesiąca, którym jest listopad, ale atmosfera październikowa jest bardzo fajna. Wracają do Wrocławia studenci, czasem się świeci Wrocław jeszcze słońcem. Dziś optymizmem napawa słońce, ale to nie zmienia faktu, że taki widok to za chwilę przeszłość. Wrocławskie fontanny, a jest ich naprawdę dużo, nie będą już przynosić ulgi podczas upałów pod koniec października, jak nie będzie siarczystych mrozów. Kran zostanie zakręcony i do wiosny już nie usłyszymy kojącego szumu wody. Fontanny są, jak mówią urbaniści, swego rodzaju atraktorem. Oczywiście najbardziej atrakcyjnym latem, ale ponieważ wrocławskie funkcjonują zawsze do 30 października, to też wczesną jesienią, jeśli jest złota polska jesień, wrocławianie lubią odwiedzać swoje fontanny. Ale jesień to także grzybobrania, na które niektórzy czekają cały rok. Ja wolę grzybek oglądać, jak jest w brzozach. Kolorowy, czerwony, brązowy, w każdym kolorze, ale w lesie. Synoptycy przewidują dość ciepły listopad, ale październik ma nas już wkrótce zaskoczyć przymrozkami. Za miesiąc już czapki, szaliki, rękawiczki. Ubolewamy nad tym. Właśnie. No to aby do wiosny. Katarzyna Sudnik, Echo24.